Moi kochani, dzień dobry, weekendzik, weekendunio wreszcie. Boże, jak się nie mogłam doczekać. Taka jakaś zmęczona jestem po całym tygodniu. Przywiozłam oczywiście standardowo w piątek dziewczyny na tańce. Mam dla siebie 1,5 godziny. I dziś to nie będzie mrówka, słuchajcie. Tylko muszę zrobić zakupy takie do domu, spożywcze z Biedronki. A że jestem w Jędrzejowie, więc pojadę sobie do Biedronki, do Jędrzejowa. Trochę utrudnień w Jędrzejowie, bo mnóstwo jest robót drogowych. Robione jest rondo, robione jest tutaj taka droga przejazdowa i są światła. A na tej drugiej to w ogóle się nie da wjechać na rondo, więc muszę omijać jakimiś, wiecie, bocznymi drogami. No ale, słuchajcie, podjadę teraz sobie do Biedronki, tak jak mówiłam, mam zrobioną listę i mam ją w kieszeni tylnych spodni, Boże, w tylnej kieszeni spodni, bo, matko, zrobiło się czerwone, no trudno, będę pierwsza startująca z czerwonych świateł. Słuchajcie, bo chyba bym z pamięci to nie pamiętała, co ja mam kupić, a parę rzeczy mi się tam naskładało, no to korzystając z okazji, może wyciągnę z kieszeni, że jest czerwone światło. No to teraz jedziemy z koksem. Galaretka malinowa, pierś z kurczaka, sałatka. Do sałatki greckiej wszystkie składniki, feta, ogórek, patrzę czy czerwone. Pomidorki koktajlowe, papryczka żółta, cebula czerwona. Masełko, budyń muszę mieć. Polewę muszę mieć, słuchajcie. Chcę kupić cytrynę, ręcznik papierowy, płyn do płukania, bo nie mam nawet jednej kropli. Sorry, że tak zerkam co chwilę, a sprawdzam, czy mi się czasem światło nie zmienia. Już za mną są 4 czy 3 samochody. Masło, to już mówiłam, winogrono i... No i w sumie tyle, kochani. Tyle rzeczy trzeba kupić. I wiecie co? Ostatnio widziałam samochód Mercedesa. Taki fajny, duży, wysoki, SUV, ale taki SUV, że to SUV, taki wiecie, duży, taki piękny, czarny. I od kiedy zobaczyłam to pierwsze auto, ten Mercedes, to ja ciągle te samochody widzę. Jadę, jadę, o, to jest ten Mercedes, jadę, jadę, o, znowu ten Mercedes. Słuchajcie, no, kosmos, to jest taki efekt, jadę, słuchajcie, już niebieskie, Boże, czerwone, już zielone, słuchajcie, i jak... Tylko sobie teraz upatrzyłam ten samochód, że o, jaki ładny, to ciągle on mi się pojawia. Jakoś wcześniej tych aut nie widziałam. To jest taki efekt przyciągania, tak mi się wydaje, że jak myślimy o czymś, to nagle tego się pojawia bardzo dużo. I z każdą rzeczą tak jest. Pamiętam, jak byłam w ciąży z Adusią, to nagle, jak zaczęłam się interesować w ogóle ciążą i kobietami w ciąży i brzuszkami, to non-stop widziałam kobiety w ciąży. A jak nie byłam w ciąży i w ogóle się tym tematem nie interesowałam, to ja w ogóle ich nie widzę. Ja nie wiem, pochowały się, chodzą bokami, bocznymi uliczkami, no oczywiście śmieję się. Jak tu przejechać, żeby dojechać do Biedronki? Może tędy się to przejedzie. I znowu mam gdzie, Boże, znowu miałam powiedzieć niebieskie. Mam zielone światło, także jadę swobodnie, mam nadzieję, że nikt nie wystartuje z boku, bo różnie to bywa na właśnie rondzie tym. Tutaj kiedyś był wypadek właśnie, ktoś wyjechał na czerwonym świetle i było zderzenie. Nie jestem pewna, czy ktoś nie zmarł wtedy, że była osoba potrącona i po prostu wypadek śmiertelny. Boże, sorry, że tak gadam chaotycznie. Znowu światła. Matko, ileż tych świateł w tym Jędrzejowie, jak nigdy. No ale dobra, dla bezpieczeństwa, żeby jechać, jakoś wiecie, objechać. A może bym najpierw pojechała na chwilę do galerii? Skorzystam. Po co będę stać na czerwonym świetle? I tak planowałam podjechać na chwilę, to podjadę. Dobra, słuchajcie, tyle na ten moment. Widzimy się później. W tym weekend sporo zaplanowałam, bardzo dużo rzeczy. Chcę dogodzić wszystkim, chcę pospełniać różne obiecanki, więc jeżeli komuś coś obiecałam, to chcę to po prostu dotrzymać słowa. Między innymi obiecałam, że pojadę z teściową na cmentarz, ona sobie tam posprząta grób swoich rodziców, a to jest właśnie cmentarz, nie ten nasz, tylko jakiś w innej miejscowości. Obiecałam no mnóstwo różnych rzeczy, sobie też coś obiecałam, może wstanę jutro o 6 rano i posprzątam w domu na dole, a obiecałam też sobie dzisiaj, że dziś posprzątam górę, czyli sypialnię nasze i łazienkę i klatkę schodową, a czy mi się uda? Miejmy nadzieję, słuchajcie, miejmy nadzieję. Bardzo blisko tutaj jest właśnie ta galeria, już podjeżdżamy, pewnie ruch.
niesamowity. Chcę na chwilę, dosłownie na chwilę. Wejdziemy sobie do smyka. I kochani, jeśli nie do smyka, to może do Pepco. I jeszcze muszę zaliczyć właśnie tą Biedronkę. Kurczę, jakie tutaj są te progi. Muszę delikatnie, bo już coś mi się zaczęło psuć w aucie. Nie wiem, czy nie waha, czy jak dobrze mówię i nazywam tą nazwę. O matko. Panie, czekaj. Ja muszę wjechać, bo nic z tego nie będzie. Tutaj jest niby miejsce, ale czy się zmieszczę? Czy się zmieszczę? A może nie? O matko, ciasno. Nawiasem mówiąc, zobaczcie, jak ktoś stanął tak ze skosa, dziwnie. I tak, no niby nie zajął drugiego stanowiska, no ale tak ze skosa jakoś, nie fajnie. Samochodzik stoi, słuchajcie, bagażnik. Matko, chciałabym otworzyć, nie mogę. Zakupy zrobione, kochani, no łącznie z plecakiem. Wsiadamy do auta, jedziemy po dzieciaki. A Biedroneczka, słuchajcie, Rejmonta polecam, uwielbiam robić tu zakupy coraz częściej. Wreszcie wróciłyśmy do domu, ciemno za oknem, ciemna, ciemna noc. Kurki zamknięte, jajeczka zebrane, w piecu rozpalone, więc czekamy, aż za chwilę będzie bardzo ciepło. Jest spoko, słuchajcie, nie ma potrzeby na razie palić w piecu cały dzień, ponieważ już próbowaliśmy palić cały dzień, było za gorąco, mimo termostatów po prostu dla mnie za duszno, za gorąco, tym bardziej na poddaszu, gdzie wiecie, te pomieszczenia są tak wyizolowane, że nagrzewają się i utrzymują taką właśnie takie ciepło, taką duszność. Dobra kochani, przyjechałam, chcę Wam pokazać, co kupiłam, a później wszystko pochowam do lodówki i do szafek. Zobaczcie, co kupiłam. Takie sitko metalowe. Ono jest świetne, bo mam takie, ale bardzo malutkie. A to będzie idealne do przecedzania rosołu lub zupki pomidorowej. A nie lubi, jak cokolwiek w zupie pływa. Zresztą jak każde chyba dziecko. I kupiłam sobie właśnie taką ze smuki. Takie sitko właśnie metalowe. Mam spory zasób, słuchajcie, raz, dwa, trzy podpasek. Ja używam każdego rodzaju, więc w zależności w jakim momencie jestem, to takich używam. Słuchajcie, Quinn dzisiaj, promocja, setki. Przy zakupie dwóch było taniej. Mam Eden i kupiłam sobie aż trzy sztuki, tylko gdzie jest ta trzecia sztuka? Jest i trzecia sztuka. Bardzo ładnie pachnie, takim świeżym praniem, a mi to strasznie odpowiada. Dodatkowo, słuchajcie, kupiłam Zosię folię aluminiową, mega pakę. Zobaczcie, jak tego dużo jest tutaj nakręcone. Kupiłam też, słuchajcie, taką posypkę i ona jest z Lidla. Tylko tą rzecz, słuchajcie, kupiłam w Lidlu, potrzebuję, przyda mi się właśnie w kolorze niebieskim, a dlaczego zobaczycie pewnie później. Wracamy do Biedronki, słuchajcie, 5 sztuk balonów, takie ładne, sweet, słuchajcie, tutaj pisze I love you, czarne i różowe, o, i stwierdziłam, że dla Ady właśnie coś takiego drobnego, nie mamy żadnych balonów, a Adaś też czasami przyjeżdża i lubi sobie poodbijać balon. Dwa greckie z Knora, sosy do sałatki greckiej, proszek do pieczenia, sztuk dwie, bo widzę, że już mi się prawie skończył, dwa budynie z doktora Edkera waniliowe do kremu, galaretki truskawkowe, dwie sztuki z tej nowej firmy, nie mam pojęcia, czy będą dobre, mam nadzieję. Słuchajcie, bułka tarta, ja osobiście wolę kupować bułkę tartą w takiej papierowej torebce, ale że nie mam nic już w domu, więc wzięłam to, co jest, więc tą bułeczkę tartą z Pano w folióweczce. Dwa razy, słuchajcie, filet z piersi kurczaka, świeży, klasa A i tutaj po 26,15 za kilogram, słuchajcie, produkt polski, mam nadzieję, że będzie smaczne. Ostatnio kupowałam i naprawdę było całkiem spoko. Kupiłam też sobie, słuchajcie, hiszpańska pomarańcza z
Vital Fresha, sok, 100% soku wyciskanego z miąższem, bardzo lubię, jeszcze taki schłodzony, to już w ogóle, dwa sałatkowe tuste serki, jeden tusty, jeden półtusty, również do sałatki greckiej. Mam tutaj sporo masełka z mlekowitym, masło polskie dzisiaj na promocji, 4 plus 2 gratis, więc wzięłam sobie właśnie taki zestawik. Trochę zamrożę, a trochę do lodówki. Dwa czanieckie makarony, ja do rosołu używam właśnie tego czanieckiego makaronu. Bardzo lubię, jeszcze zwracam uwagę, żeby nie był połamany za bardzo i więc się delikatnie z nim obchodzę. Mam ochotę na powidła węgierkowe i wzięłam sobie dwie sztuki, bo w domu nie mam właśnie powideł żadnych, a z łowicza bardzo smaczne. Z łowicza również, słuchajcie, sos słodko-kwaśny, właśnie ten z kawałkami. My uwielbiamy go właśnie w formie spaghetti. No i jeszcze mam, słuchajcie, polędwiczkę i szyneczkę sądecką, bardzo smaczne, bardzo kruche, bardzo lubię. Nie jest dużo plasterków, a my często też tej wędliny nie jemy, więc jak zrobię sobie rano na kanapeczkę do pracy i Adusi i ewentualnie jeszcze Agatka coś zje, to akurat jedno opakowanie idzie, mi to odpowiada. Słuchajcie, trochę owoców i warzyw, dwie papryczki pomarańczowe, dwie cytrynki i trzy pomarańczki. Ja uwielbiam jeść pomarańcze właśnie pokrojone w kosteczkę, znaczy takie, wiecie, półksiężyce, i sobie po prostu wyjadam bezpośrednio ze skórki. Tutaj mam pomidor sherry, to też będzie do sałatki greckiej, ogórasek będzie do sałatki greckiej. Jeszcze dokupiłam trochę takich pomidorków koktajlowych na wagę, jakby było mało, i trzy miksy sałat, więc na weekendzie będziemy jeść sałatkę grecką. Chyba wszystko, słuchajcie, tyle rzeczy kupiłam. Czy ja tutaj jeszcze coś kupiłam, a nie dodałam? Chyba nie. I to uczyniło, słuchajcie, bagatela 300 ponad złotych. Godzina później, czyli po staremu 5:15, a mamy tu 4:15 po przesunięciu czasu. A jeszcze widno, więc nie jest jeszcze źle. Gdzie to moje auto stoi, słuchajcie? Jedziemy na chwilę do Mrówki, a po co, zaraz Wam wszystko powiem. Dzień dobry, kochani, witajcie bardzo serdecznie po takiej dłuższej nieobecności. Słuchajcie, cały weekend nie nagrywałam nic, ponieważ miałam zaprany i różnymi sytuacjami, i różnymi rzeczami, które miałam załatwić, i wiecie, mnóstwo pracy, a jakiej, zaraz Wam wszystko opowiem. Słuchajcie, weekend był niesamowicie intensywny, a to było na cmentarzu. Wiecie, że teraz wszyscy sprzątamy na cmentarzach, albo prawie wszyscy. Nie wnikam, kto sprząta, kto nie sprząta. Słuchajcie, i też mnóstwo rzeczy zrobiłam sobie na weekendzie. Była tak przepiękna sobota, że i wietrzenie pościeli, i sprzątanie, wymycie, i szorowanie, i pranie. Dosłownie wybucowałam dom na tip-top. Oprócz tego, co tam jeszcze, słuchajcie, piekłam ciasto, robiłam tartę ze szpinakiem i z serkiem feta, także dogodziłam tym moim dziewczynom naprawdę bardzo. Dzisiaj natomiast, słuchajcie, jadę sobie na chwileczkę do Mrówki, ponieważ Agatka potrzebuje kabla CC, więc muszę jej zakupić właśnie chyba w Mrówce, chyba że do Pepco bym podeszła na chwilę. Może w Pepco mają, ale nie sądzę, bo nie kojarzę, żeby w Pepco były takie kable. Przynajmniej u nas w Sędziszowie. Natomiast też chciałam sobie kupić taką fajną formę a la keksówkę. Przydałaby mi się właśnie na pieczywo, na chleb, do pieczenia chleba. Ale to nie wiem, to już jest taki mój wymysł i fanaberia. No i oczywiście muszę na chwilę podejść do Biedronki, bo chciałam kupić kilka jabłek, może z 5 mandarynek dla Ady, jakąś wędlinę do kanapki i może ze 2 pomidory, bo już pomidory mi się skończyły, takie moje własne, prywatne, domowe. Za mną jedzie jakieś szaleńczo czarne auto. Czasami mi się zdarza zerknąć właśnie w lusterko. Kto tam za mną sunie, słuchajcie? No dobra, kochani, widzimy się za chwilę. Pewnie już jak wyjdę z sklepu. Strasznie ładnie prezentuje się właśnie ten
to pomarańczowe niebo właśnie na tle tych chmurek, ale nie o tym mowa. Moi kochani, skarpeteczki kupiłam sobie w Pepco, kupiłam też kabel CC, o dziwo, za jedyne 15 zł, zawsze to nie 45. I wzięłam gazetkę zabawkową właśnie z Pepco, chcę Wam pokazać, co tam Pepco przygotowało, słuchajcie, od 4 listopada ważna będzie, do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów, więc świat zabawkowy w Pepco za chwilę, słuchajcie, przecież za moment dosłownie Mikołaj, tylko patrzeć, jak tylko minął wszystkich świętych, właśnie to święto zmarłych, to za chwilę, słuchajcie, pojawią się właśnie i dekoracje, i wystroje, i zabawki, i wszystkie gadżety odnośnie świąt, ale w Pepco dzisiaj weszłam właśnie tutaj w Sędziszowie i słuchajcie, już jest ogromny wystrój właśnie świąteczny, mnóstwo rzeczy do zakupienia typu kuchnia w święta, kubeczki, wiecie, te maty świąteczne takie do pieczenia, na przykład pierniczków, wszystkie foremki, mnóstwo podów, kocy właśnie z aplikacją świąteczną. Jak ja to wycofam? Trochę sobie tak fatalnie wjechałam. No ale nic, dobra, cofamy. Może tu nie ma jakiegoś, wiecie, Matko Święto. Dobra, już nie ryzykuję dalej. I słuchajcie, mnóstwo i bombki, więc Pepco w sumie tutaj u nas w Sędziszowie już ruszyło pełną parą, jeśli chodzi o święta. Ani nie jestem zaskoczona, bo to nic nowego, słuchajcie, że właśnie koniec października, a tu już tyle świątecznych rzeczy. Chciałabym wyjechać, ale nie jest to proste. Może teraz. Podjedziemy sobie teraz do Biedronki i zrobimy parę, dosłownie parę rzeczy muszę kupić. Przede wszystkim właśnie te owoce i ewentualnie warzywa. Może mi się nawet uda podjechać pod sam sklep. Ktoś zatrzymał się na postoju dla właśnie niepełnosprawnych, no ale może ma kartę, może właśnie korzysta. A ja tutaj, kochani, tu naprzeciwko dla zwykłych, szarych ludzi. Sklep niezdrowych oczywiście. Dobra, jesteśmy. Jak pięknie. Kochani, dopiero co weszłam do Biedronki, a już się zdążyło zciemnieć. I taki piękny, podświetlony, słuchajcie, podświetlone niebo. Bardzo, bardzo klimatycznie. Super. Jest ciemno, dużo nie widać. Zrobiłam trochę zakupów. 120 zł zapłaciłam. Między innymi też jakieś płatki. Kochani, zamykamy auto. Bardzo duża kolejka dzisiaj w Biedronce. Chodzą dwie kasy, ale na samą obsłudze nikogo. Nikomu się chyba nie chce po prostu, wiecie, wyciągać z tego koszyka, kasować. Może to też wynika z tego, że często pojawia się jakiś komunikat i tak musi przyjść pracownik Biedronki. Ale ja dzisiaj skorzystałam, dzięki Bogu, bez żadnych komunikatów, bez żadnych błędów. Super sobie wszystko skasowałam i mogłam wyprzedzić tą kolejkę, która była w kasie, nawet w sumie w dwóch kasach. I jestem już po zakupach, po opłaceniu. Naprawdę cieszę się ogromnie, że już mogę jechać w sumie do domu, tym bardziej, że już jest naprawdę ciemno. A z samego rana, moi kochani, robimy kanapeczki dla siebie, dwie, dla jedną dla Ady. Ada uwielbia sałatę lodową, ja też. Tutaj przygotowałam jej już lekko napoczętą mandarynkę, żeby sobie poradziła w szkole obrać. Może wezmę jakieś takie przekąski, to jest chips chlebowy o smaku pizzy, jakieś małe opakowanie albo krakersiki. Przeważnie takie coś jej właśnie szykuję, tylko szukam jakiegoś w miarę małego pudełeczka. No i co jeszcze? I w sumie jeszcze chciałam Wam pokazać te zabawki z Pepco. A wczoraj, słuchajcie, nie wiem, padłam. Nie miałam już na nic siły. Za chwilę zrobimy te kanapeczki, ale zanim, kochani, co my tu mamy ciekawego? Wygląda to naprawdę bardzo zacnie. Jeżeli chcemy, oczywiście pluszaki, tutaj laleczki, Monster High, to są lalki, które były, ich początek, słuchajcie, jak Agatka była mała, była w wieku 8 lat, czyli w wieku Ady,
I właśnie te Monster High lalki kosztowały 120 zł jedna sztuka, nawet 170. A wiecie, na tamte czasy to 170 to było bardzo, bardzo dużo. O, tutaj mamy też mnóstwo różnych gadżetów do wyboru, do koloru. To Ada miała bardzo fajne, podświetla się, co trzeba nacisnąć, więc gra zręcznościowa, dobrze tu pisze. A to, kochani, pamiętacie, ja to miałam jako dziecko, gra akardowa, niech będzie jakardowa, my wiemy, o co chodzi, o to też jest świetne, hokejowa gra, to mi się kojarzy, że Ada raz miała. I co my tu jeszcze mamy? Troszeczkę, dla troszeczkę mniejszych dzieci też są świetne zabaweczki. O, proszę bardzo. Naprawdę sporo w tym roku i w Pepco. Nawet się nie spodziewałam, że to tak może wyglądać. Zestaw strzałek do właśnie tych i tych pistoletów. No i co jeszcze mamy? Słuchajcie. Mamy tutaj różne... To jest chyba na pilota, nie? Pojazd, bik, coś tam. Chyba, że się mylę. No dobra, na spokojnie później sobie przejrzę, aczkolwiek Ada już powoli wyrasta z zabawek. Raczej się skupia na, wiecie co, na grach, na takich różnych, na przykład FIFA czy coś takiego, na Xboxa. Ale ja jestem nadal zwolennikiem zabaw, zabawkami, a nie telefonem. No świetne, dobra, kochani, robimy te kanapeczki. Mam tutaj szynkę z krakusa konserwową. Może tak. O, tutaj od razu dwa plasterki. I tutaj też dwa plasterki. I jeszcze dołożymy tutaj dla Ady jeden. Ada nie za bardzo lubi serek żółty. Adusiu, dać ci serkiem żółtym do szkoły? Włożyć serek żółty do kanapki? Czy włożyć serek żółty do kanapki? Bo nie wiem. Nienawidzę sera żółtego. No i wszystko jasne. I moi kochani, tak wygląda gotowy kanapnik. Mamy kanapkę, mamy mandarynkę, mamy krakersy. Zawsze coś słodkiego wkładam. Nie wiem, są zwolennicy, są przeciwnicy. Ja wkładam zawsze coś słodkiego. Różnie są to cukierki, są to... jest to 7 days, są to rogaliki. Co tam komu pasuje. Słuchajcie, wczoraj włożyłam serek niezjedzony, jabłuszka w kawałkach niezjedzone, kanapka zjedzona, chociaż tyle. Dobra, pakujemy do plecaka. Ja natomiast zabieram sobie, słuchajcie, podwójną kanapkę, jabłko, mandarynkę, mam taką świetną torbę. Te torby są dostępne w Lewiatanie. One są takie fajne, nieduże, idealnie się nadają właśnie do noszenia śniadań. Zobaczcie, jaka super fajna torebka. Zaraz sobie wrzucę. Jedną ręką trochę ciężko. Jeszcze jabłuszko, jeszcze mandarynkę. Oj, mamy śniadanie. Śniadanko na dzisiaj. Baby, you give me a
pierwszym codziennym obowiązkiem jest otwarcie bramy. Otwieraj, otwieraj! A ja, kochani, szybciutko po auto, jeszcze otworzę kurki. A co to? Będzie deszcz? Zapomniałam wziąć szalika, ale myślę, że nie ma potrzeby. Jest naprawdę ciepło, jak na końcóweczkę października. W sumie dzisiaj który? 29. Ekstra. Kurki się tylko otworzą. O, proszę bardzo, wychodzą kurki. Wychodzą. Wychodzą. I jedziemy, kochani, jedziemy. Ada do szkoły, ja do pracy. Ale zanim, słuchajcie, wczoraj zastałam właśnie w skrzynce awizo, więc muszę sobie odebrać ten list polecony. Najprawdopodobniej, mam nadzieję, że już jest. Przyjechałam, moi kochani, do domu. Wypuściłam piankę, słuchajcie. Biega tu pomiędzy naszymi stópkami. Spakowałyśmy właśnie z Adą plecak. Już jest na jutro przygotowany. Chyba w sumie nic nie było zadane, więc tylko poprzepatrzyłam, co ewentualnie dzieciaki robiły w szkole, żeby być w miarę na bieżąco. Sprawdziłam Librusa. Tak, Pionuśka? Oj, ti, 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 ti. Oj, ti, 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 ti. Dzień dobry. Dzień dobry, pani króliku. Dzień dobry. Tak. No i słuchajcie, leci w telewizji Peppa. Nasze domki takie świąteczne się świecą, tak? Tak, pianka. Ada tu szaleje, jak słuchajcie, na kanapie. Popcorn to tu, to tam. Trzeba wszystko pozbierać do miseczki, bo jakiś głodomor jej się włączył. No i dzisiaj właśnie zastanawiam się, czy już mogę oddać do biblioteki tą lekturę, którą mieli ostatnio. No bo nie wiem, czy jeszcze przerabiają tą książkę w szkole, czy już nie. W sumie to niepotrzebnie, nawet Ada wypożyczała tą książkę, bo mamy tylko troszeczkę w mniejszym egzemplarzu. O, ty głodomorze, ty taka głodna jesteś. Tu popcorn zjadła, tu je kawałek ciasta. Pierwszy. Pierwszy. Dokładnie, przyciszymy tą świneczkę, tak? No dobrze, kochani, powoli dzionek kończy się. Jeszcze pozostało nam zrobić kąpiel, taką bardzo relaksującą. Potrzebuję tego koniecznie. Wyciągnęłam moje nóżki, słuchajcie, na kanapę. Nawet nie przebrałam się, wracając z pracy, w żaden dres, po prostu zrzucę wszystko, wskoczę do kąpieli i już ubiorę sobie piżamkę. Jakoś ten czas właśnie jesienny, jeszcze po przesunięciu tego czasu, wiecie, z letniego na zimowy, i jak tylko widzę, że się ciemno na dworze, to po prostu totalnie nic mi się nie chce. Mam wrażenie, że już jest tak późno, że nie ma się sensu zabierać za nic. Więc no co, kochani, na dzisiaj to wszystko. Bardzo wam dziękuję, że byliście, że jesteście, że pamiętacie o mnie, że oglądacie filmy. Bardzo mi miło. Wiem, że spora była przerwa, ale tak jak mówię, różnie to się w życiu układa. Czasami jest łatwiej, czasami jest trudniej, czasami są większe możliwości, coś więcej się dzieje w moim życiu, a czasami najzwyklej w świecie po prostu nic się nie dzieje, bieżąca rutyna, więc nie ma sensu też odpalać tego nagrywania i nagrywać jedno i to samo, słuchajcie, bo jednak ta rutyna w naszym życiu ciągle nam towarzyszy i jest to całkiem normalne zjawisko. Dziękuję za dzisiaj, pozdrawiam, buziaki. Pa, pa.